Witaj przyjacielu, zapraszam Cię w oszałamiającą podróż dookoła świata. Odwiedzimy miejsca i miasta tak surrealistyczne, że będziesz się zastanawiać, czy Matrix się nie zawiesił, a przynajmniej będziesz chciał je znaleźć w internecie, aby sprawdzić, czy obrazy nie zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Pierwsza lokacja przeniesie Cię prosto do krainy szalonego science fiction. Czy kiedykolwiek byłeś w miejscu, w którym Ziemia mogłaby pełnić funkcję największego lustra na świecie? Tutaj poczujesz się, jakbyś unosił się w pikselowej krainie snów. Chociaż sztuczna inteligencja mogłaby wymyślić coś podobnego, to miejsce rzeczywiście istnieje i znajduje się w Boliwii. Nazywamy je solniskiem Uyuni. To płaskowyże jest największą na świecie pustynią solną, zajmującą ponad 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jeśli znajdziesz się tam w słoneczny dzień, będziesz świadkiem surrealistycznego zjawiska. Niebo odbijające się bezpośrednio na Ziemi pod tobą i nie martw się, to wszystko ma naukowe wytłumaczenie. Solniska są wynikiem 40 tysięcy lat parowania lokalnych jezior. Pozostałości tworzą małe kratery wypełnione słoną wodą. Jeśli będziesz miał okazję, zostań, aż pojawią się gwiazdy. To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia za 35 lat ponad 2/3 światowej populacji będzie mieszkać w miastach. Ale jak będą wyglądać miasta za 35 lat? Poprosiłem sztuczną inteligencję, aby opisała, jak jej zdaniem będą wyglądać miasta w najbliższej przyszłości, i oto co otrzymałem. Krajobraz miejski stanie się hipnotyzującą mieszanką innowacji, zrównoważonego rozwoju i artystycznej wielkości. Wyobraź sobie wysokie drapacze chmur z fasadami, które zmieniają się w cyfrowe płótna. Na ulicach wszechobecne są pojazdy elektryczne. Bujne zielone dachy dominują nad budynkami. Holograficzne reklamy migoczą i tańczą nad witrynami sklepowymi. Technologia jest integralną częścią codziennego życia. Wygląda na to, że sztuczna inteligencja oglądała kilka odcinków Jetsonów. Jak dotąd nie mamy czegoś takiego. Jest jednak Tokio, które uzyskało w 2018 roku najwyższy wynik w rankingu miast technologicznych. Zapomnij o klasycznych japońskich inteligentnych toaletach. Mówimy o mieście, które testuje samojezdne pojazdy. Wchodząc do dzielnicy Akihabara w Tokio, prawdopodobnie poczujesz się jak postać z Blade Runnera. W sklepach znajdziesz nie tylko najnowsze osiągnięcia technologiczne, ale także poczujesz się, jakbyś przeniósł się w czasie do niedalekiej przyszłości. A propos Japonii, przyjrzyj się dobrze temu zdjęciu. Gdybyś miał zgadywać, co zainspirowało sztuczną inteligencję do stworzenia czegoś takiego, to co by to było? Powiedziałbym, że to połączenie nowego początku ze Spirited Away. Choć ten obraz wygląda nierealnie, to miejsce istnieje naprawdę. Ten posąg znajduje się w mieście Sendai w Japonii. Jest to piąta najwyższa statua na świecie, mająca oszałamiającą wysokość 100 metrów. Można ją zobaczyć z całego miasta. Jak dobrze są ludzie w budowaniu rzeczy na wodzie? Powiedziałbym, że całkiem dobrze nam to wychodzi. Jako mistrzowie budownictwa i innowatorzy eksperymentowaliśmy z budowaniem na różnym terenie. Skoro nasza planeta składa się w 70% z wody, dlaczego nie wykorzystać tego na naszą korzyść? Ale czy możesz uwierzyć, że naprawdę to stworzyliśmy? Budowa tego cuda zajęła tylko 2 lata i... Okej, tylko się z tobą droczę. To nie jest prawdziwe, przynajmniej jeszcze nie teraz. Udało nam się jednak zbudować coś takiego. To duńskie przedsięwzięcie nazywa się Urban Rigger. Jest w zasadzie miastem studenckim zbudowanym na wodzie. Projekt został zaprojektowany w 2018 roku przez światowej sławy architektów i ma wszystko. Kontenery do mieszkania, centralny dziedziniec na imprezy towarzyskie, a wszystko to zbudowane na pływającej platformie. Wydaje się, że to miejsce może istnieć tylko w snach. Po pierwsze ze względu na jego niemożliwą do zidentyfikowania naturę. Czy to wodospad, chodnik wiszący na dźwigu, punkt widokowy? Kto wie? Jeśli chodzi o niezwykłe miejsca do zwiedzania, nie ma bardziej imponującego niż to. Wiem, co chcesz powiedzieć. To miejsce nie jest prawdziwe. I zgodziłbym się z tym, gdybym nie przeprowadził badań i nie dowiedział się, że jest to szklana platforma widokowa w prowincji Guangdong. I uwierz mi, jest prawdziwa. Ten gigantyczny, przypominający rakietę podniebny chodnik oceniłem na 5 gwiazdek w moim mierniku fantastyczności. Zbudowana nad wąwozem w Qinyuan konstrukcja jest gratką dla każdego, kto kocha szaloną i pozornie niemożliwą architekturę. A najlepsze jest to, że konstrukcja ma setki dyż wodnych, które symulują efekt pokaźnego wodospadu. W nocy woda jest podświetlana i odbywa się pokaz świetlny do muzyki. Zapomnij o bajkach, to tutaj mieszka magia!
A co to takiego? Jeśli oglądałeś Gwiezdne Wojny, to pewnie widziałeś obrazki podobne do tego, unoszące się platformy do dokowania samochodów. Podczas gdy nasze wizje przyszłych miast obejmują właśnie coś takiego, futurystyczny system transportu Ilona Muska przewiduje zupełnie inny wariant. Uważam, że zamiast piąć się do góry, powinniśmy zagłębić się pod ziemię. Swoją firmę transportową nazwał The Boring Company i już testuje samojezdne samochody Tesla, aby poruszać się tak szybko jak to możliwe wewnątrz torów, które chce zbudować. Powiedzmy, że wyjechałeś na piękne letnie wakacje. Ostatniego dnia spakowałeś wszystko i udałeś się na lotnisko, ale na godzinę przed wejściem na pokład twój lot został odwołany. Ta sytuacja wystarczyłaby, aby zdenerwować każdego, ale dzięki wyjątkowości tego lotniska byłbyś podekscytowany, że masz trochę dodatkowego czasu na jego zwiedzanie. Architektom udało się stworzyć magiczny las tropikalny wewnątrz budynku lotniska. Są tam sztuczne wodospady i bulwary pełne najbardziej bujnych zielonych krzewów, jakie kiedykolwiek można zobaczyć w pomieszczeniach. Główną atrakcją jest oczywiście wodospad. Działa on jako kaskadowy lej wodny, który spada 40 metrów w dół. Moje pytanie brzmi, czy według ciebie to miejsce jest prawdziwe, czy nie? Tak, jak najbardziej jest prawdziwe. Patrzysz na lotnisko Changi w Singapurze, ale można by uznać, że wymyśliła je sztuczna inteligencja. Wyobraź to sobie. Idziesz przez labirynt jaskiń, które z minuty na minutę stają się coraz ciemniejsze. Jesteś 45 metrów pod ziemią. Jest zupełnie ciemno. Nagle jakaś magiczna siła włącza małe migające niebieskie światełka. Są ich setki, a nawet tysiące. W końcu wygląda to tak, jakbyś był we wnętrzu odległej galaktyki. Czy powiedziałbyś, że to jest prawdziwe? Na szczęście dla nas takie miejsce istnieje i znajduje się w Nowej Zelandii. Jaskinie Waitomo słyną ze świecących robaczków, które są odpowiedzialne za to cudowne zjawisko. Brawa dla Ziemi za stworzenie tego piękna. Sztuczna inteligencja, czy możesz mi pokazać, jak za 20 lat wyglądałby tani, zrównoważony i przytulny dom dla jednej osoby? Okej, prezentuje się interesująco, funkcjonalnie i stylowo jednocześnie, a gdybym poprosił, żeby wyglądał jak jajko? Cóż, może wtedy system się zawiesi. Ten prawdziwy dom jajko jest przebłyskiem ludzkiej pomysłowości. To znaczy, czy możesz uwierzyć, że człowiek wpadł na ten pomysł? Jesteśmy naprawdę niesamowici. 24-letni student architektury postanowił zbudować coś, co nazwał kapsułą do spania i umieścił ją na środku chodnika. W kapsule jest wystarczająco dużo miejsca na łóżko, dystrybutor wody i mały stolik nocny. Na całej powierzchni kapsuły znajdują się nasiona trawy, więc z czasem deszcz i słońce zamienią ją w soczyście zieloną kopułę. Nie sądzę, by sztuczna inteligencja mogła kiedykolwiek przebić to kreatywne przedsięwzięcie. Na zakończenie tej eksploracji, co powiesz na jeszcze jedną zagadkę? To jest takie miejsce, które odwiedzasz i myślisz sobie, że nigdy nie widziałeś czegoś równie pięknego. Jest tak doskonałe, że wydaje się nierealne. Cóż, moi przyjaciele, to dlatego, że nie jest prawdziwe. Jasne, sztuczna inteligencja jest inspirowana prawdziwą naturą naszego świata, ale to miejsce istnieje tylko w formie danych w chmurze.